Retro Traktor Savik Tour, to jest druga edycja. No, obiecaliśmy tutaj miejscowym władzom, że będziemy cyklicznie robić w przeddzień. Taka impreza jest 20 sierpnia, Dni Kukurydzy. W tamtym roku jechaliśmy 85 km, byliśmy w Broku, w tym roku jesteśmy w Nurze. Mamy ponad 20 ciągników, jest tutaj 23 ciągniki. Najstarszy ciągnik liczy około 100 lat. Jest 1917 roku najprawdopodobniej. Zaczęliśmy kolekcję około 5 lat, nie? To trwa. Ojej, to około 20. Teraz są jeszcze. 10-12, kolejne są. Czekają do rekonstrukcji lub już są na warsztacie. To jest ciągnik Ursus C45, ciągnik diesel w dwusuwie, czyli ma dwa cykle pracy, nie ma ssania i sprężania, paliwo jest uruchamiane, odpalane, tak jak widać tutaj lód lampą, podgrzewamy głowicę do ponad 600 stopni, tutaj tą głowicę, uruchamiany jest kierownicą, tak jak widać kierownica jest zakładana na wał korbowy, takim specjalnym cyklem, 1/3 obrotu. No, wymaga to dużej siły i wprawy. Zostałem zaproszony również do udziału jako kierowca. Z przyjemnością to zaproszenie przyjąłem. Pojazd, obok którego stoję, to jest włoska zgrabiarko przewracarka z lat 60. Czy ciągniki takie jak McCormick z lat 50. czy Massey Harris, to jest poprzednik Massey Fergusona, też również z lat 50. Ciągnik Porsche. 1952 rok, chłodzony powietrzem, silnik dwucylindrowy, silnik również Porsche. Fordson, produkowany w USA, to ten, o którym wspominałem, ma około 100 lat. To jest ciągnik uruchamiany na benzynę, a pracuje na nafcie. Ma dwa zbiorniki, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przełączamy z benzyny na naftę. Prędkość jego maksymalna to jest jakieś 8 km na godzinę, ma tylko pedał sprzęgła pod prawą nogą. Tak jak widać, jest sprawny. Chcieliśmy również podziękować okolicznym władzom za wsparcie, tutaj wójtowi gminy Nur, wójtowi gminy Andrzejewo.
bo pomagają nam ile mogą, jak również tutaj chłopakom ze stajni motocyklowej, stajnia.